Wznawiam obrady, Szanowni Państwo. Bardzo proszę o... Będziemy sprawdzać kworum. Przycisk nie działa, jak słyszycie. Nie słyszycie. Ja też nie słyszę. Po cichutku. Słychać go bardzo cicho. Sprawdzanie kworum. Nie obecności, tylko kworum. Kworum. Już głośno? Nie działa. Sprawdzamy kworum, Szanowni Państwo. Co zaczynamy? Jednoczytaniowe? Zaczynamy jednoczytaniowe, dokładnie. Jednoczytaniowe, więc to muszę wszystko czytać, tak? Bo to jest jednoczytaniowe, tak? Kworum. Sprawdzamy kworum, Szanowni Państwo. Proszę się zarejestrować. Kworum sprawdzamy. Jest kworum. Działa. Teraz działa. Dobra. Jest kworum. Bardzo prosimy o spokój. Zaczynamy. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku nr 1433. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1433 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady. Prowadzenie handlu okrężnego w Krakowie, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1433, tryb jednego czytania, referuje Tomasz Popiołek. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Projekt uchwały według druku 1433 dotyczy prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. Już w 1995 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę właśnie w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Krakowa. Następnie uchwała ta została zmieniona uchwałą z 1998 roku. Obydwie te uchwały określały kwotowo wysokość maksymalnej grzywny, która mogła być wymierzona, jeżeli ktoś prowadził taki handel okrężny bez odpowiedniego zezwolenia i z naruszeniem przepisów tej uchwały. Wysokość tej grzywny była określona najpierw w kwocie 500 zł, a następnie zmianą z 1998 roku kwotę tą podwyższono do 5000 zł. W 2011 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga prokuratora rejonowego Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Podgórza, w której to skardze prokurator zarzucił nieważność paragrafu 4 tejże uchwały w zakresie tego, iż właśnie ten paragraf 4 ściśle kwotowo określał wysokość grzywny. Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się do argumentacji prokuratora i w uzasadnieniu do wyroku stwierdził, że Rada Miasta Krakowa nie miała kompetencji do określenia kwotowej stawki grzywny, lecz jedynie do stwierdzenia, że sankcje za prowadzenie handlu okrężnego z naruszeniem przepisów uchwały mogą być wymierzane w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Ten wyrok spowodował, że w dniu dzisiejszym pan prezydent przedłożył pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt nowej uchwały w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie, która to uchwała w paragrafie 4 nie określa kwotowo stawki grzywny, natomiast odsyła do sankcji wynikających z artykułu 54 i artykułu 60 ze znaczkiem 3 kodeksu wykroczeń. Zakres przedmiotowy tej uchwały nie zmienił się w stosunku do jej pierwotnego tekstu z 1995 roku, natomiast uaktualniono pewne postanowienia, które w tej uchwale się znajdują ze względu na dostosowanie tej uchwały do zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, także ze względu na to, że wcześniej wymieniony w tej uchwale był Zarząd Miasta Krakowa, w tej chwili organem, który
wydaje zezwolenia na prowadzenie takiego handlu jest prezydent miasta Krakowa, no a także właśnie wymagała zmiany ta uchwała ze względu na wspomniany na wstępie wyrok Sądu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, chciałbym tylko państwa poinformować, że Komisja Mienia i Przedsiębiorczości pozytywnie zaopiniowała druk. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w trybie głosowań.